Hej, witam Was serdecznie z tej strony Hallak. Słuchajcie, dzisiaj zobaczycie dosyć niecodzienne wydarzenie, mianowicie bitwę, tak zwane polowanie na szczura. O co chodzi w ogóle w tym wszystkim? Otóż część z Was pewnie nie widziała, ale był film na Twitchu. Po raz pierwszy w życiu streamowałem właśnie to polowanie. Polega ono na tym, iż na tej mapie, która jest niewielka, spotykają się artylerie z jednej strony i skauty z drugiej strony, ale tym razem sytuacja się odwraca. Zazwyczaj to artyleria boi się tych małych czołgów, tu jest odwrotnie. Nie dość, że artylerzyści bezkarnie mogą ich niszczyć, to jeszcze praktycznie te czołgi nie mogą nawet taranować artylerii. Tutaj powiększyłem wam mapkę, abyście dobrze widzieli w ogóle, jak to wszystko się rozgrywało. Nagroda wynosiła 1000 golda. 1000 golda dla albo najlepszego artylerzysty, czyli takiego, który zrobi najwięcej obrażeń i jednocześnie najwięcej fragów. Ale był pewien haczyk, mianowicie szczury co prawda tutaj właściwie nic nie mogą, mają tylko jedną, jedyną szansę na wygranie jakiegokolwiek golda. Mianowicie ostatni szczur, jeżeli przeżyje przez minutę, to zabiera nagrodę tym myśliwym oczywiście. Tutaj była nagroda tylko 1000 golda, natomiast były kiedyś polowania, gdzie było kilka nagród po ileś tam golda i wtedy niestety, ale ten ostatni szczur mógł odebrać wszystkie te nagrody myśliwym. Także gra jest warta świeczki. Słuchajcie, przede wszystkim jeszcze raz muszę wszystkich przeprosić, którzy się zgromadzili na Twitchu i oczekiwali na to polowanie, a ja zacząłem losować. I niestety mój system losowania sprawił, że trwało to godzinę. Tak, nie przesłyszeliście się. Trwało to godzinę. Było do wylosowania 29 osób, bo właśnie tyle osób może wziąć udział w jednorazowo w takim właśnie polowaniu. I niestety to trwało tak długo, że no podejrzewam, nieźle wnerwieni byli niektórzy, a jeszcze jak wiadomo, było bardzo dużo ludzi i część w ogóle się nie dostała. Także no kiepsko, kiepsko. Będę musiał wymyśleć jakiś szybszy sposób, chociaż nic nie przychodzi mi do głowy. Gdyby to była konkurencja, w której powiedzmy 10 osób mogłoby wziąć udział, to poszłoby szybciej, no ale 29 osób, sami rozumiecie. Ja tutaj oczywiście jestem, powiedzmy, w roli reportera i wykrywam wszystkie te szczury, które gdzieś się w krzaczku usiłują. No i ten właśnie siadł. Wszystkie szczury, które usiłują się schować, ja wykrywam. Tak naprawdę jest to gra bardzo dynamiczna. Może tutaj tego nie widać z mojej perspektywy, ale te szczury potrafią być nieźle zagonione, zakładając, że artyleria współpracuje ze sobą. Feler jest taki, że artylerzyści nie mogą strzelać z tego widoku swojego artyleryjskiego. Tak to pewnie by mieli większe szanse, bo jest tutaj przecież 14 artylerii, prawda? No i cóż, tak naprawdę najlepszą metodą na złapanie szczura jest zapędzenie go pomiędzy wagony. Ale to jest dosyć trudne praktycznie, no dosyć trudne. Tutaj zobaczcie, połowa szczurów praktycznie padła. No i widzimy, że te niektóre artylerie są naprawdę. O, niestety. Strzał potężny był. Słuchajcie, jeżeli jest złoto do wygrania w takiej konkurencji, to moim zdaniem nie powinniście grać artyleriami takimi, które powiedzmy dopiero co kupiliście, czy macie na przykład załogi na 50%. To muszą być naprawdę wykokszone, specjalnie dobrane do tej konkurencji artylerię. Jeżeli tak zrobicie, to macie bardzo, bardzo dużą szansę na wygraną, ponieważ no nie wszyscy tak robią i tutaj już widzę, że część załóg jest na pewno na 50%. To są artylerie kupione na prędce, tak jakby. O, zobaczcie, jak cztery szczurki uciekają. To był właśnie taki zespół pancerów tych. Kurczę, nawet już zapomniałem, jak to się nazywa.
Panzer 1C, no właśnie, tyle robiłem tym filmu, już tak dawno nie grałem, że zapomniałem. Przepraszam was za to. Pancery 1C idealnie nadają się do tej konkurencji. Kiedyś, co prawda, robiliśmy takie polowania z troszeczkę chyba większymi artyleriami i były tutaj dostępne czołgi T-52, te radzieckie, bardzo szybkie, ślizgacze takie. No to było naprawdę trudne do upolowania. Ale artylerie wtedy, zwróćcie uwagę, że też były o wiele celniejsze. Teraz niestety takie granie w trybie TDK artylerią, no często się nie sprawdza. Zostało trzech, już tylko trzy szczury zostały. No ten się zamotał. Trzeba unikać właśnie takiego uderzania w budynek. Jeżeli uderzycie w budynek, po prostu tracicie prędkość, a to jest wasza główna broń, prawda? Ja tutaj chyba postanowiłem śledzić któregoś szczura. Kolega Unibok, chyba, nie widzę dobrze. W każdym razie, no zobaczcie, co się dzieje. Artylerie praktycznie są wszystkie w jednym miejscu, to znaczy w pewnej części mapy. Natomiast, no, te całe miasto jest wolne. Zobaczcie, jaka zgraja goni za tym właśnie gościem. I dostał. Za 37% mu zostało, a tu tych artylerii jest połowa, nawet ponad połowa. No i zobaczymy. Zobaczymy, jak mu pójdzie. Ja właśnie postaram się go śledzić. Zobaczcie, to jest błąd. Jeżeli wszystkie tak jadą, był nawet przypadek, że jedna artyleria drugą załatwiła. No bo niestety, jak się stanie na linii strzału, no to przy tym rozrzucie pocisków naprawdę nie trudno to. Oczywiście, ponieważ takie długo było oczekiwanie, postanowiłem ufundować jeszcze jedną nagrodę, kolejne 1000 golda i rozegraliśmy dwie konkurencje. Ale nie ma sensu dwóch prezentować, po prostu pokażę wam tą dłuższą. Zobaczcie, jak ucieka szczurek. Naprawdę niezły miał pomyślunek tutaj. Czym więcej takich właśnie jakichś uliczek, tym z jednej strony może być zablokowany, ale jeżeli te artylerie nie współpracują dobrze i zobaczcie, jadą, wszystkie jadą tą drogą, zamiast się rozjechać, a przecież i tak go nie złapią, prawda? No to mogliby go jakoś tam ukatrupić, gdzieś przydybać w tych jakimś zaułku. No ale niestety. Zobaczcie, na minimapie dokładnie widać, cztery artylerie praktycznie w jednym miejscu są. To jest zła taktyka. Aczkolwiek ta taktyka, jeżeli współpracowaliby, ma też pewien minus. Jeżeli artylerie się rozjadą, no to on wyjedzie na jedną z nich tylko. I tamci już nie będą mieli szansy. Prawda? Także ciągle trzy szczurki żyją. I to dwa z nich nawet. A nie, ten ma 37, a nie wiem ile życia mają tamte dwa, ale zobaczcie, co się dzieje. Tam na górnym kapie cała wataha tych artylerii goni za tymi dwoma. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ten tutaj naprawdę, no gość, serdeczne moje gratulacje dla niego. Naprawdę nieźle ucieka w tym momencie, nieźle. I tu myślałem, że jest jego koniec praktycznie, bo wjechanie pomiędzy wagony to jest niezbyt dobra decyzja. Na szczęście właśnie tutaj są rozbite, jest taka przerwa między wagonami i udało mu się tutaj uciec. Zwróćcie uwagę, właśnie jeden Panzer 1C już nie żyje i zostały tylko dwa szczurki. O, ci strzelili teraz, nie udało się. Bardzo się cieszę, że nikt nie oszukiwał, bo to od razu widać. Widziałem, że zgodnie z zasadami graliście tymi artyleriami, czyli nie włączaliście w ogóle tego trybu z satelity, powiedzmy. Tego nielubianego przeze mnie trybu. No i była zabawa. Była zabawa. Teraz na minimapę również zwróćcie uwagę, co się dzieje. Naprawdę za tamtym wszystko się podzieliło. Jedni gonią za jednym, drudzy za drugim. No nie wiem, czy to jest dobra taktyka. W miarę oglądania będziecie widzieć, o co chodzi. Tutaj już jest w rogu kolega. I teraz ciekawe, co zrobi. A Stewart ucieka sobie przez miasto, no i te artylerie
za wolne są, niestety. Szybkość jest tu kluczowa. Nie tyle obrażenia. A jeżeli chodzi o obrażenia, to jak macie możliwość przeciwpancerne jakieś tam załadować, takie do artylerii, złote pociski, no to i niestety. I został jeden gość. Został jeden gość właśnie w tym M5A1 Stuart. I w tym momencie ten gość ma minutę czasu, żeby po prostu uciekać. Zobaczcie, gdzie on jest. Jeżeli będzie uciekał minutę, to po prostu zabiera nagrodę myśliwemu. A teraz wygrałby, jak widzicie, kolega Kuba001, ponieważ już 3 fragi ma. I zaraz zobaczycie, co z tego wyjdzie. No ten Stuart, no ja tutaj miałem potężne lagi, potężny ping chyba, no nie wiem. Tutaj tego nie widać, tu 100 jest niby, ale nie wiem, jak to jest liczone. No nie wiem, 500 i zobaczcie, co się dzieje. Przydybali go w tym miejscu, ale okazało się, że w tym momencie, jak mijał właśnie tamten murek, minęła chyba minuta. I tam później już zginął, o właśnie, ale to było za późno. I kolega po prostu zabrał nagrodę główną myśliwemu. Serdeczne moje gratulacje. Tak jak się tam umówiliśmy. No nie wiem, kiedy ten film będzie już na YouTubie, ale postaram się tam w ciągu 1-2 dni załatwić sprawy finansowe. To będzie kot na 1000 golda. Tam pochodzi ten gold z wersji pudełkowej. Na Allegro jest dużo tych wersji pudełkowych. Tam można to kupić. Także jeszcze raz serdeczne gratulacje. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. No i zapraszam na następne losowania. Mam nadzieję, że gra będzie trwała dłużej niż właśnie losowanie tych... Właśnie, co ja powiedziałem, zapraszam na losowania, zapraszam na polowania, natomiast losowanie jest tylko skutkiem ubocznym tego wszystkiego. No mam nadzieję, że humor Wam się nie zepsuł po tym oczekiwaniu godzinnym. Żegnam się z Wami i do usłyszenia.